Ta plantacja również została uszkodzona przez mróz. I tutaj nie było naprawdę wielkich cięć korekcyjnych, z tego względu, że po prostu wyrzuciliśmy tylko te przyschłe gałęzie, natomiast resztę żeśmy zostawili. I może ktoś się nie zgodzić, że to jest błąd, był popełniony, że nawet nie były zrobione kontury tej plantacji, ale niech mi Państwo wierzą, że naprawdę ta porzeczka dość nieźle owocuje, ale nie ma jeszcze takich, gdybyśmy podcięli kontury, to jeszcze 20% owocu było mniej, ponieważ te gałęzie się nie położyły na ziemi. Już ponieważ odbudowała się w 60-70%, są nawet niezłe przyrosty. Tutaj będzie można zobaczyć, głównie na pierwszym z brzegu, gdzie przyrost jednoroczny ma około 80 cm. Zobaczyć, to jest początek rządka, tak samo jest wewnątrz. I tutaj też proszę zobaczyć grona i przyrosty. Na pewno są lepsze plantacje, ale w naszych warunkach, jakie my żeśmy tutaj przeszli przez ostatnie 3 lata, to uważam, że te plantacje i tak są zachowane w niezłej kondycji a spowodowało to przede wszystkim, że używaliśmy rozumiesz również terasorbu, jak w tym roku po raz pierwszy używaliśmy blackjacka. I trzeba przyznać szczerze, że mamy takie porównanie, ponieważ mamy również sklep, jak powiedziałem na początku. Przychodzili klienci i bardzo się skarżyli, że porzeczka w naszym rejonie bardzo się osypuje. I to bardzo mocno się osypuje, że są straty nawet 30-40%, czego my na swoich plantacjach, pomimo że sprzęciorkiem żeśmy sobie nie poradzili, to nie możemy powiedzieć o osypywaniu się owoców. Są jakieś minimalne tam, prawda, straty, ale to jest rzędu 3%, 2%. Natomiast to, co wszystko zakwitło i już zawiązało, i to, co zostało na krzakach, wiązek, także praktycznie możemy powiedzieć, że owoc się zachował w 100%. I doświadczenia, bo żeśmy z jedną plantację tam taką małą żeśmy nie robili, to jest to, że jest takie owocowanie, utrzymanie tego owocu, to jest dzięki terasorbowi, blackjackowi, jak również protektorowi. Są to trzy podstawowe czynniki, pomijając nawożenie i inne rzeczy, prawda, które utrzymały owoc na tych plantacjach po właśnie tych nie bardzo przyjaznych warunkach, jak i minionych zimach. Protektor. Wspaniała sprawa. Według mnie jest to zaoszczędzenie. W ogóle pozostaje przy wykonaniu zabiegów, to środka pozostaje na, prawda, na roślinie 99%, ponieważ jest zero spływalności środka z liści. Zostało to zaobserwowane na porzece, jak i na jabłoniach, bo było tak, że po prostu robiliśmy zabieg jednego dnia na jabłoniach i następnego dnia kolejny, bo nie było innej możliwości. Niech Państwo mi wierzą, że naprawdę nie było żadnych zacieków na liściach. I tak samo jest na porzeczce czarnej, nie wspominając o kapuście pekińskiej, gdzie, prawda, protektor też wypełnia tą wspaniałą rolę.